Lasy państwowe w większości przypadków wynajmowały i sprzedawały swoje nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami, choć nie zawsze w pełni gospodarnie. Jak ustaliła NIK, od stycznia 2015 roku do końca sierpnia 2022 roku sprzedały niemal 2,5 tysiąca nieruchomości za ponad 46 milionów złotych, choć ich rynkowa wartość wynosiła około 351 milionów złotych. Zgodnie bowiem z ustawą o lasach, Osobom uprawnionym do kupnia przysługiwała bonifikata sięgająca nawet 95%. Rekordzista, emerytowany leśnik, kupił w ciągu roku 7 nieruchomości warte w sumie ponad 900 tysięcy złotych, za które zapłacił około 71 tysięcy złotych. Następnie podpisał przedstępne umowy i sprzedaży z tą samą osobą. O podejrzeniu popełnienia przestępstwa w tej sprawie nikt zawiadomił prokuraturę, z kolei szefa CBA. Izba poinformowała o istnieniu mechanizmu umożliwiającego przejmowanie nieruchomości lasów państwowych na szkodę skarbu państwa. W związku z ustaleniami kontroli i dostrzegając m.in. kwestie sprawiedliwości społecznej oraz potrzebę racjonalnego wydatkowania środków publicznych, NIK wnioskuje o zmianę prawa, a także stworzenie regulacji wewnętrznych w lasach państwowych, które będą sprzyjać transparentności ich działania.